Witam w ostatnim filmie związanym z trawnikiem. Tak jak widzisz, już trawa ładnie się zagęściła. Tutaj miałem 4 koszenia, tutaj 3 i na tym kawałku 2. Trawa praktycznie idealnie zrośnięta. Dzień, kiedy tylko pojawiają się jakieś takie kępki, więc tej trawy jeszcze nie ma, ale to myślę 1-2 koszenia. Jeśli jak będzie deszcz, nie będzie takich upałów jak było ostatnio, no to trawa moment się zarośnie. Także pozdrawiam i zachęcam do oglądania. Początek lipca, tak się trawa prezentuje. No tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, jest to najgorszy okres, jeżeli chodzi o sianie trawy. Proponuję to zrobić na wiosnę, ewentualnie na jesień. Naprawdę z tym podlewaniem jest duży problem. Podlejemy rano, za pół godziny ziemię mamy suchą. No ale nie miałem możliwości inaczej posiać, także sialiśmy w czerwcu. Tu i tak ten kawałek jest najlepszy. Trawa ma około 11 cm, także tniemy na jakieś 6-7. Oczywiście, tak jak mówiłem, nożem ostro naoszczonym, żeby jej nie wyrywało. Tutaj, tak jak widzisz, końcówki gdzieś tam woda gdzieś nie dostała, ta trawa tak nie zeszła. Myślę, że po skoszeniu to się wszystko elegancko zagęści. W razie potrzeby zrobimy dosiewki. No nie ma możliwości, żeby wszystko idealnie wyszło, jeżeli siejemy to w czerwcu. Oczywiście jeszcze przechodzę, wyrywam jakieś takie trawy, które mnie wpieniają, typu taka kostrzewa, które tak rosną szeroko, zasłaniają normalną trawę. Na pewno, jeżeli miałeś wcześniej trawnik, to wiesz, o co mi chodzi. Ta trawa mega szpeci, także ja tutaj, jak zobaczę, to oczywiście od razu wyrywam. Innymi trawami się nie przejmuję, typu mlecz czy jakieś inne babki, bo to byle jaki oprysk z tym sobie poradzi, a z tą trawą nie. Próbowałem, testowałem, bo różne znachory na internecie reklamowały opryski typu Puma, że tą trawę upala. No i oczywiście się to nie sprawdziło, także musimy to mechanicznie usunąć. A jeżeli mamy nowy trawnik młody, to się łatwo fajnie wyrywa, jeżeli gdzieś się pojawia. Ja nawet tutaj tego nie widzę, bo wszystko już powyrywałem. Ale pokażę już taką delikatnie przyschniętą, bo ona już praktycznie kwitnie, a trawnik mamy młody. Tutaj powyrywałem, tak to się prezentuje, tak jak mówiłem, rośnie tak szeroko, krzaczaście, zasłania normalną trawę. Mega to brzydko wygląda później w trawniku. Nie pamiętam, jak to się wahało ta trawa nazywa, no ale jest chujowa po prostu. O, tutaj coś w tym stylu, tak to się prezentuje. Dorosły osobnik. Także jak mamy możliwość i zakładamy nowy trawnik, to możemy się tego w większości pozbyć. Wiadomo, że wszystkiego nie wyplenimy, bo tu nie ma możliwości, ale z grubsza ja tu mam już wszystko przeglądnięte, nie jest źle. Także zabieramy się za koszenie. Tak jak mówiłem, kosimy na jak najwyższym poziomie. Ja ustawiłem na maksa, tak żeby tylko ścięło samą górną część, żeby czasem jeszcze mi nie wydarło tych nasion, które jeszcze nie zeszły, bo robiłem dosiewki. Tak jak widzisz, tylko końcóweczki przycięte. Tutaj trawnik ładnie się prezentuje, jest za domem w cieniu, także dużo lepiej niż w tym miejscu,
nasłonecznionym, no ale z czasem wszystko się ładnie zagęści. Tam zrobiłem dosiewki. Jak kosimy wysoko, to nie ma tego problemu. Tam po prostu kosiara wciągnie te nasiona. Ja ustawiłem, tak jak mówiłem, na maksa. No i kosimy całość. I tak jak mówiłem, tego typu trawy oczywiście usuwamy, bo będą nam później szpecić. No i tak się trawa prezentuje po drugim koszeniu. Teraz kosiłem na 5 cm. Tak jak mówiłem, jest to najgorszy okres, jeżeli chodzi o wysiew trawy, także dorobiłem dosiewki tutaj w rogach, gdzie było mało wody. Trawa wiadomo nie zeszła. Także tak to się prezentuje na chwilę obecną. No i tak się trawa prezentuje na 13 lipca. W końcu zaczyna padać. Mamy mega duże upały po 40 stopni. Tak jak już mówiłem, sianie trawy w czerwcu czy w lipcu to jest najgorszy okres, jaki możemy wybrać. Cud nad Wisłą, że w ogóle ta trawa urosła. Dzień jak ją taką troszkę przyżółkniętą, zasiliłem już nawozem. Dwa razy była cięta, na razie nie koszę z tego względu, że po prostu mamy wysokie temperatury i powyżej 30 stopni po prostu się trawy nie kosi, żeby nam jej nie spaliło. Wiadomo, system korzeniowy dopiero się rozrasta. Tak jak widzisz, tutaj mamy trochę taką przyżółkniętą, ale poszedł nawóz do młodej trawy, także myślę, że tutaj kolor się wyrówna i ta trawa będzie fajnie w miarę wyglądała. Tak jak mogę Ci doradzić, no to po prostu trawę siej na wiosnę, marzec, kwiecień, ewentualnie jesienią. Tak więc nie popełnię mojego błędu i nie siej trawy w lecie. No ja nie miałem innej możliwości, ja nie chciałem, żeby całe lato była ziemia bez trawy, także morduję się i podlewam dzień w dzień, rano i wieczorem tą trawę. I tak szału nie ma. Tutaj, tak jak widzisz, ziemia rozwieziona, czarnoziem. Jeszcze pójdzie jakiś jeden kubik. Już nie bawię się z nią kompostową, tam będzie troszkę lepsza. Akurat udało mi się taką ziemię zdobyć. Także tutaj będziemy siać już na jesień. Nie będę się teraz bawił, się denerwował i stał po godzinie i podlewał trawnika. Tu trawa później siana. Bardzo słabo wzrasta. Fakt faktem, trawa jest wolno rosnąca. Także nie ma co się spodziewać, że szybko nam wybuja. Też trochę przyżółkła, no ale tak jak mówię, mamy 40 stopni. Także w ogóle cud, że ta trawa rośnie. Także mam troszkę zabawy z tym trawnikiem, z tym podlewaniem. Dzień w dzień, już od prawie miesiąca. Powiem szczerze, że szlag mnie chce trafić. No ale już musimy to jakoś zmęczyć, żeby ta trawa się zakorzeniła, zabrała. I po prostu w miarę to wszystko wyglądało. No na razie dupy nie urywa, szału nie ma. No ale tak jak mówiłem, zrobiłem ją w czerwcu, teraz mamy 13 lipiec. No i tak to wszystko się prezentuje. Tutaj jeszcze przy kostce, gdzie jest susza, no to po prostu trawa nie powyrastała. Zrobiłem dosiewki. Przy krawężniku też trawa delikatnie przesycha. No wiadomo, mamy upały. Jeżeli masz trawnik, to wiesz, z czym to się wiąże, jeżeli mamy temperatury około 40 stopni. Także tak to się prezentuje na chwilę obecną. Ze 4 koszenia już powinno być naprawdę bardzo dobrze. W międzyczasie jeszcze wyrywam jakieś koszczewy, jakieś inne takie trawy, które mi się nie podobają, które się tak rozkraczają, które wyglądają o, w ten sposób. To trawsko, które naprawdę mega nie lubię. Praktycznie wszystkiego się już pozbyłem z tego całego trawnika. Tutaj trawa była troszkę później robiona. Dosiewałem, bo po prostu mi słońce już ją spaliło. No i tak się trawa prezentuje po trzecim koszeniu. Jest naprawdę bardzo dobrze na ten okres, w którym ja wysiewałem trawę. Tak jak mówiłem, to był czerwiec, teraz mamy połowę lipca i temperatury naprawdę mega wysokie, także i tak jestem zadowolony, że ta trawa w ogóle zeszła. Fakt faktem, problemów z nią miałem trochę, bo to słońce mi trochę spaliło pod tą włókniną. Podlewałem rano, nie wyschło, słońce przygrzało, trawa mi siadła tutaj na tym środku, no ale zrobiłem dosiewki, już się w miarę ładnie zagęszcza. Poszedł nawóz teraz, taki do młodej trawy, delikatnie posypałem, oczywiście mocno mi podlewali, żeby się ładnie równo rozpuścił, żeby nie było takich placów widać po nawozie. Tak jak widzisz, ma piękny zielony kolor, a temperatury mamy, no dzisiaj ma być niby 38 stopni. Teraz cały czas grzeje, mało co polewa, także podlewamy cały czas wieczorem naprawdę mocno, żeby ta trawa nam nie przyschła. Jeszcze coś tam powyrastało. Tak się prezentuje na chwilę obecną, no cudów nie ma, jeżeli bym ją wysiał wiosną, ewentualnie na jesień,
To by była idealna, a teraz muszę się męczyć i podlewać, no ale no taki mamy okres, nic nie poradzimy, także jeżeli masz ochotę zrobić nowy trawnik, to nie rób go w połowie lata, tylko po prostu na wiosnę, ewentualnie na jesień. No ja nie miałem możliwości w innym terminie, nie chciałem, żeby całe lato była sama ziemia, także poświęciłem się, myślałem, że ta trawa no może troszkę lepiej wyjdzie, no nie wiedziałem, że będzie tak gorąco w tym roku, ale tak jak niektórzy mówią, że się nam planeta pali, może się to mu sprawdziło. Także tak się to wszystko prezentuje na chwilę obecną. Tutaj, tak jak mówię, 3 razy była trawa koszona, tutaj na razie tylko raz, no bo robiłem dosiewki, bo mi słońce spaliło. Także skosimy jeszcze ze 2 razy i naprawdę powinno się już wszystko ładnie zagęścić i zazielenić jeszcze bardziej. No wiadomo, że przy krawężniku ta trawa jeszcze nie poschodziła, jest wyższa temperatura, to się wszystko nagrzewa od słońca i tą ziemię szybciej wysusza i ta trawa jeszcze nie poschodziła, ale to już kwestia czasu i wszystko ładnie będzie zarośnięte. Oczywiście kosze na najwyższym ustawieniu w kosiarce. Jeżeli mam takie temperatury powyżej 30 stopni, to trawy się w ogóle nie kości, no ale już mam taką dużą, że musiałem ją delikatnie przejechać. Oczywiście czekałem na jakąś burzę, zrobiłem to przed, tak żeby nie było takie wysokie temperatury, żeby tej trawy też mi nie przypaliło. Nie kosimy trawy krótko, no i oczywiście musimy pamiętać o podlewaniu, także tak to się prezentuje. Tutaj trzeci, ostatni kawałek, który był robiony najpóźniej. Już też tak jak widzisz, ładnie wszystko zarasta. Co prawda dosiewałem nowej trawy, bo tutaj mi mega grzeje, dlatego jeszcze wróble mi te nasiona wyjadły. Tak to wygląda na chwilę obecną. Wcześniej wyglądało tragicznie, teraz już jest naprawdę bardzo dobrze. Tak samo tutaj, na tym środkowym kawałku, już też praktycznie trawa cała się zarosła. Najgorzej koło krawężniku, oczywiście tu jest najwyższa temperatura. Grafitowy krawężnik, nagrzewa się wszystko od słońca. I tak jak widzisz, jeszcze tej trawy tutaj przy krawężniku nie ma, ale teraz na chwilę obecną wszystko jest naprawdę bardzo ładne. Myślę, jeszcze jakieś 3 koszenia i trawa już będzie ładnie zrównana. Także obserwuj po więcej. No i tak się tutaj trawa prezentuje po drugim koszeniu. Już wszystko w miarę zagęszczone. Nie ma tragedii, oczywiście mogło zawsze być lepiej. Dzisiaj akurat polewa, bo od 2 tygodni leje tylko z węża. Temperatury mega wysokie, trawa nie chce rosnąć. Dałem troszkę nawozu, tak jak już mówiłem wcześniej. Na tym kawałku tak się trawa prezentuje. Już też bardzo ładnie. Prawie wszystko się pozrastało. Gdzie nie, gdzie tylko jakieś takie kępki, gdzie nie ma trawy, ale to myślę jeszcze 1-2 koszenia i wszystko już będzie tak, jak powinno być. Także siej trawę, dbaj, podlewaj i nie rób tego w lipcu.